Niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, jak jest, jak będzie na wieki wieków. Amen. Proszę usiąść. Witam w Kościele Chrystusa Zbawiciela. Bardzo się cieszymy, że znów Was widzimy. Jeśli jesteś po raz pierwszy w Kościele Presbyteriańskim, serdecznie Cię witamy i jesteśmy do Twojej dyspozycji po nabożeństwie, aby z Tobą porozmawiać. Dzisiejsze nabożeństwo będzie miało nieco inny charakter. Dzisiaj Saszko zostanie oficjalnie ordynowany na pastora Kościoła Ewangelicko-Presbyteriańskiego w Polsce. Jest to ostatni krok w procesie ordynacji. Wcześniej studiował w seminarium na Ukrainie, potem przeszedł testy przez presbiterium w Polsce, a dziś zostanie oficjalnie ordynowany. Celem tak długiego procesu jest sprawdzenie zarówno wiedzy, jak i zdolności danej osoby do pełnienia służby pasterskiej. W ramach nabożeństwa ordynacyjnego Saszkowi będą zadawane pytania przez członków presbiterium. Dlatego też mamy dziś kilku gości.
Pozwólcie, że przedstawię niektórych z nich, ale możecie pozostać na miejscach. Mamy pastora Monera Szadeda, który będzie dziś głosił kazanie. Jest on przewodniczącym prezbiterium Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego w Polsce. Następnie mamy starszego Michała Rogatko, który poprowadzi część nabożeństwa. Jest on zastępcą przewodniczącego prezbiterium Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego w Polsce. Następnie mamy Stanisława Sylwestrowicza, który będzie zadawał pytanie kandydatowi. Jest on ordynowanym pastorem w International Presbyterian Church, obsługującym Kościół Presbyteriański w Gdańsku, który jest częścią naszej denominacji. Następnie mamy Alastaira McNeely z Kościoła Presbyteriańskiego w Irlandii jako świadka. I wreszcie Joel i ja jako przedstawiciele z amerykańskiego kościoła Presbyterian Church in America. Ale teraz jednak przygotujmy nasze serca do uwielbienia naszego Boga przez wyznanie Mu naszych grzechów. Najpierw wyznamy nasze grzechy w ciszy przed Bogiem, a następnie wspólnie wyznamy je według słów biuletynu. Korzące przed Bożym Majestatem, wyznajmy wobec Niego i innych grzechy, których się dopuściliśmy. Teraz wspólnie. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którym nie zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za mnie, święty, całego serca. Proszę Cię, aby nie zrobiono mi zeszłego swego i danie innej miłości, męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Bądź mnie niewolnemu, grzesznemu człowiekowi, łaskaw i miłości. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dołącz łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Wysłuchajcie teraz słów zapewnienia od naszego Pana zgodnie ze słowami listu do Rzymian. Tym, którzy szczerze pokutowali, oznajmiam, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostali usprawiedliwieni darmo Jego łaską przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Stańcie, proszę. Uwielbiajmy Boga słowami psalmu 9, po czym wysłuchamy fragmentów Starego i Nowego Testamentu. Śpiewajcie, Panie, który mieszka na Syjonie, odpowiadajcie pośród ludów dzieła Jego.
Zmiłuj się za zamiłowanie, spojrzyj na utrapienie moje, spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą. Niech wrócą bezbożni do podziemi wszystkie narody, które zapominają Boga. Bo nie zawsze ziemia będzie zapomniana, nadzieja ubogich nie zginie na wieki. Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek, niech będą osądzone przed Tobą narody. Rzuć, Panie, postaw na niech widzą narody, że są tylko ludzi. Radować, że będę wybawieniem Twoim. Pytanie pierwsze jest z Księgi Amosa, z trzeciego rozdziału. Czy dwóch ludzi może wędrować razem, jeśli się nie znają? Czy będzie ryczał lew w lesie, jeśli nie ma zdobyczy? Czy lwiątko wyda głos z legowiska, jeżeli nie schwytało łupu? Czy ptak wpadnie w sidło na ziemi, jeśli nie zostawiono pułapki? Czy sidło uniesie się z ziemi, zanim coś schwytało? Jeżeli trąba zabrzmi w mieście, to czy lud nie będzie się lękał? Czy spadnie na miasto zło, którego by Pan nie słyszał? Pan Bóg nie uczyni bowiem niczego, zanim nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom. Lew ryczy, kto by się nie bał? Pan Bóg mówi, kto by nie prorokował? Oto słowo Boże. Bogu będą dzięki. A drugie czytanie czytam z Księgi Dziejów Apostolskich z 13 rozdziału. Antiochii w tamtejszym kościele prorokami i nauczycielami byli Barnaba i Szymon, zwany Migra, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą oraz Szaweł. Gdy pełnili służbę Panu i pościli, Duch Święty powiedział: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście, modlitwie i włożeniu na nich rąk wyprawili ich. Oto słowo Boże. Witam Was, bracia i siostry, w imieniu Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest wielki historyczny moment w życiu parafii Chrystusa Zbawiciela. Tak jak było ogłoszone, że będzie ordynacja naszego brata Aleksandra, ja myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie w życiu Kościoła prezbiteriańskiego tutaj w Polsce. Aleksandrze, stanie się ludzkim przywódcą tego kościoła. Jako pastor będziesz prowadził ten kościół i wywierasz na niego duży wpływ. Będziesz nauczał Słowo Boże jako prawdziwy, nieumylny, bez błędu i będziesz demonstrował to, co nauczałeś, co nauczasz. I w tym momencie chciałbym wyznać przed Wami, że bardzo trudno zastosować Słowo Boże w życiu człowieka. W moim życiu. Ostatnią niedzielę przemawiałem w kościele u nas i jeden z wersetów, jeden z zastosowań było werset: za wszystko dziękujcie, taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Mieliśmy bardzo taką nieprzyjemną sytuację, jak się nieporozumienie w kościele i to dla mnie było ciężarem,
który chciałbym pamiętać, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu dla tych, którzy są powołani przez Boga. Jak ja mam widzieć Boga Wszechmogącego i widzieć ten problem, który jest w Kościele? Trochę odebrało ode mnie pokój. Wracając do tego wersetu, myślałem, przez 2 godziny temu mówiłem na ten temat, że Pan Bóg kontroluje wszystkie wydarzenia w naszym życiu, a ja martwię się i został ode mnie odebrany pokój. To jest trudne zastosować Słowo Boże w życiu pastora i w życiu każdego wierzącego człowieka. Ale to, że przychodzimy do kościoła, nie po to, aby słyszysz głos człowieka, kaznodzieje. Przychodzimy do kościoła po to, aby słyszysz głos Boga. Bóg mówi do nas, do każdego z nas. Nie chodzi tylko o intelektualną wiedzę, co Pismo Święte mówi, ale chcemy wiedzieć, mieć kontakt z Bogiem i zastosować to w naszym życiu. Aleksandrze, tak jak ja doświadczyłem i ty też będziesz doświadczał, trudno będzie zastosować Słowo Boże w życiu. Ale będziesz nauczał i będziesz starał się o to, aby to, co nauczasz, będziesz stosował w swoim życiu. Jest pytanie, czy ordynacja święcenia jest potrzebna? Czy mamy w Pismu Święte przykład takiej ordynacji? Czytaliśmy ten fragment z Dzieł Apostolskich. W jaki sposób Kościół w Antiochii ordynował i święcił Barnabę i Saula? Czytamy w pierwszym wersecie: w Antiochii, w tamtym kościele byli prorocy, byli prorokami i nauczycielami. Skąd oni przyszli? Czy Barnaba i Saul pewnego dnia przychodzą do kościoła i mówią: o, my jesteśmy nauczycielami i prorokami, no będziemy wam służyć. Czy tak było? Nie. Oni zostali powołani do tej służby, aby służyli Bogu w Antiochii, w kościele w Antiochii. I to jest zgodne ze słowami apostoła Pawła w liście do Efezjan. Posłuchajmy. A on, to znaczy Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Chrystus Pan powołuje proroków, nauczycieli. Kościół tylko odkrywa i potwierdza powołanie pastora i nauczyciela. Aleksandrze, Chrystus Pan powołał ciebie, abyś był i służył Bogu w kościele Chrystusa Zbawiciela tutaj w Krakowie. Musisz pamiętać, że ten kościół jest własnością Chrystusa. To nie jest twój kościół, tylko jesteś szafarzem powołany, abyś prowadził ten kościół. I ordynacja i święcenie jest świadectwem przed Bogiem, przed aniołami, przed światem, nawet przed szatanem. Szatan też widzi, obserwuje, co się dzieje tutaj. I świat obserwuje.
I to jest święcenie Twoje, jest świadectwem, że jesteś powołany, aby służyć Bogu. Barnaba i Saul służyli Panu. Oni nie służyli jakiejś organizacji, jakiejś partii, jakiegoś biskupa. Oni służyli Panu. Ci, którzy nauczają w Kościele, są duszpasterzami, służą Panu. Oddają Mu cześć, opiekują się Jego dzieci i stoją przed Chrystusem. I od Chrystusa otrzymają swoją zapłatę. Powtórzę, od Chrystusa otrzymają swoją zapłatę. I możemy czytać list do Kolosan, 3 rozdział i 23 werset. Cokolwiek czynicie z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Aleksandrze, ty służysz Chrystusowi. Te słowa są skierowane do wszystkich wierzących, do mnie i do Aleksandra. Mi i Aleksander służy Chrystusowi. Chrystus jest jego szefem. Jest jego władcą. Czy zgadzasz się z tym? Amen. Twoim szefem jest Chrystus. Duch Święty w Kościele w Antiochii powiedział: odłączy mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Duch Święty mówi: teraz ja mam zadanie, specjalne zadanie dla Barnaby i dla Saula. To zadanie chciałbym, aby się odłączyli ich. Oni nauczali w Kościele i prorokowali. Ale mam dla nich specjalne zadanie. Odłączy ich do wypełnienia tego zadania, które ja ich wyznaczyłem. I tutaj chciałbym przeczytać słowo Chrystusa, które nauczył w Ewangelii Mateusza. A widząc, to jest 9 rozdział i 26 werset, 36, przepraszam. A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy powiedział do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proszę więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwa. Chrystus Pan widział, jaka sytuacja ludzi, którzy byli, którzy On obserwował ich i widział ich twarze, widział ich smutki, widział ich i radości, widział ich. Ale widział, że oni są utrudzeni, bez celu w życiu. Jak owce nie mające pasterza. Jest pytanie dla mnie i dla ciebie, Aleksandrze, i dla każdego wierzącego człowieka, który jest tutaj. Czy widzimy to, co Chrystus widział? Ludzie dookoła nas, w tramwaju, w autobusie, w sklepie, gdziekolwiek idziemy, czy widzimy ich, że oni są jak owce bez pasterza?
Drugie pytanie. Chrystus mówi: wielkie jest żniwo. Proszę Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. I to jest zadanie każdego wierzącego człowieka, abyśmy prosili Boga, aby wysłał pracowników, którzy będą służyć Bogu w Polsce, na Ukrainie, w Europie, nawet na całym świecie. Abyśmy prosili, aby Pan Bóg powołał oddanych pracowników, aby mogli wyjść i świadczyć i budować Królestwo Boże teraz, w XXI wieku. I Chrystus powołuje uczniów, powołał swoich uczniów. Ale on za nim po prostu był proces. Chrystus przygotował ich do tego zadania, do spełnienia zadania bycia pracownikiem, uczniem Chrystusa. I Chrystus mówi do Piotra i do Andrzeja, jego brata, mówił do nich takie słowo: chodźcie za mną, to jest Ewangelia Mateusza 4:19, chodźcie za mną, a uczynią was rybakami ludzi. Jaka była odpowiedzialność Piotra i Andrzeja? Ich odpowiedzialność, Chrystus mówi: chodźcie za mną. Ich odpowiedzialność była, aby szli za Chrystusem. I odpowiedzialność Chrystusa, co Chrystus mówi? Ja uczynię was rybakami ludzi. Chrystus kształtuje swoich pracowników, tych, którzy go służą. Ja uczynię was rybakami ludzi. Duch Święty, kiedy powołał Kościół w Antiochii, Duch Święty mówi: odłączy Barnabę i Saula do służby, której ich powołałem. Nie precyzował, jakie służby. Ale wiemy, że przedtem oni widzieli, jakie służby mieli. Jak apostoł Paweł miał służbę od momentu, kiedy nawrócił się w drodze do Damaszku. I tam w Damaszku otrzymał Ananiasz, otrzymał słowo od Pana i mówi tak: lecz Pan rzekł do niego, do Ananiasza: idź, albowiem mąż ten, Saul, jest moim narzędziem wybranym, aby zanosił imię moje przed Bogiem i królów i synów Izraela. Apostoł Saul, nazwany później apostoł Paweł, otrzymał powołanie od Boga. Barnaba również otrzymał powołanie od Boga. Oboje byli powołani, ale oni nie chcieli iść i spełnić tego zadania, zanim Duch Święty nie powołuje ich. Dlatego oni czekali, aby mogli otrzymać od Boga to słowo: odłączy mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. I kiedy oni otrzymali takie proszenie od Boga, to wtedy oni natychmiast byli posłuszni i szli, aby wykonać swoją misję, którą Pan Bóg ich powołał przedtem. I wiemy, że każdy prawodawca, jeśli zatrudnia kogoś, daje mu zakres i odpowiedzialność, co ma robić. Chrystus tak samo powołuje pastora, tych, którzy służą Jemu, określa dla nich, jakie mają zadanie do spełnienia.
i zakres ich odpowiedzialności. Ewangelię Mateusza czytamy, 28 rozdział, od 18 do 20, Chrystus mówi do swoich uczniów. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je i przestrzegasz wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To słowo są skierowane do uczniów, do każdego, który chce służyć Bogu. Chrystus dał zakres zadania. Jakie zadania mają? Idźcie tedy i czyńcie uczniami ze wszystkich narodów, ucząc jej przestrzegać wszystko, co ja wam przekazałem. Wy jesteście tylko pośrednikami mojego błogosławieństwa na tych ludzi, którzy słyszą Ewangelię. Apostoł Paweł napisał do swojego ucznia. Apostoł Paweł otrzymał powołanie od Chrystusa i wiedział, co ma czynić. Ma ewangelizować, uczyć ludzi Słowa Boże, budować ich w wierze, a później posyłać ich. Posłuchajmy, co apostoł Paweł mówi. Co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolnych i innych nauczać. To jest zadanie twoje, Aleksandrze, żebyś nauczył Słowo Boże, które jest prawdziwe, nieumylne, bezbłędne. Abyś demonstrował to, co ty uczysz, abyś sam zastosował, tak jak mówiliśmy, abyś chrzcił nawróconych ludzi i uczysz ich, czynisz uczniami innych ludzi. I Kościół w Antiochii modlił się za Barnabę i Saula. I kiedy Chrystus Pan powołał swoich uczniów, zanim ich powołał, czytamy w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, takie słowa. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić. I spędzał noc na modlitwie do Boga, a gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Zanim słudzy Chrystusa wyruszają do służby, Kościół modli się za nich. Jestem pewny, że wy, bracia i siostry, będziecie modlić się za Aleksandra. Potrzebuję waszej modlitwy. Chrystus odpowiada na wasze modlitwy. Pastor Aleksander będzie potrzebował waszego wsparcia modlitewne. Aleksandrze, nie tylko Kościół będzie modlił się za ciebie, ale sam Chrystus będzie modlił się za ciebie. Chrystus mówi do Piotra: modliłem się, aby nie ustała twoja wiara. Ja jestem pewien, że Chrystus modli się za mnie i za ciebie, aby dał ci wytrwałość w tej służbie. Tak jak Chrystus modli się za mnie, modli się za ciebie i modli się za każdego, który służy Bogu z całym sercem. A więc Kościół modli się za ciebie i Chrystus modli się za ciebie. I Kościół w Antiochii, i ostatnio, nie chciałbym zająć więcej czasu, nałożył, nałożyli na nich ręce
i wyprawiali ich. Przez ten akt Kościół zwolnił Barnaba i Saula, aby oni koncentrowali się cały czas na tej służbie, którą Duch Święty wyznaczył dla nich. Oni potrzebowali, Duch Święty obdarzył ich pewnie cechy, że będą zdolni nosić Ewangelię dla wszystkich pogan. I wiemy, że apostoł Paweł i Barnaba szli, zwiastowali Ewangelię i Ewangelia dotarła nawet do Polski. Kościół ich włożył na nich rękę i błogosławił. Tak samo dzisiaj Kościół w imieniu Chrystusa, Kościół również położy ręce na Aleksandra i daje mu władzę, aby był pastorem tej parafii. I tu jest wyraz jedności. Chrystus jest z nami i On używa nas jako słudzy, abyśmy mogli błogosławić naszego brata Aleksandra, aby on mógł wykonać tej służby dla Pana. Moja modlitwa, moja żona też modli się za naszego brata Aleksandra, aby dla Ani, aby mogli prowadzić ten kościół dla chwały imienia Pana. Niech Pan błogosławi. W odpowiedzi na usłyszane słowo wspólnie z Kościołem na Zachodzie wyznajmy naszą wiarę słowami apostolskiego wyznania wiary. Powstanie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty pracowanie, grzechy głosu szczęść, ciało znaczy stanie. Amen. Pośpiewajmy pieśń na skałę kościuszka. Thank you.
Przejdziemy teraz do zasadniczych czynności ordynacyjnych. Tutaj warto wspomnieć, że sam porządek ordynacji oparty jest o tak zwaną agendę gdańską. To jest bardzo taki fundamentalny XVII-wieczny dokument, bardzo fundamentalny dla polskich kalwinistów, dla chrześcijan reformowanych. Sięganie po takie tradycyjne dokumenty, myślę, że ma głęboki sens, że pokazuje, przypomina nam, że wiara reformowana nie jest na ziemiach polskich czymś nietypowym. I myślę, że możemy się modlić o to, żeby owoce posługi ordynowanego dzisiaj brata Aleksandra potwierdzały tylko tę tezę. Zboże. Oto nasz brat Aleksander, kandydat na urząd duchownego w Kościele Jezusa Chrystusa, magister teologii. Ma być on ordynowany przez modlitwę i włożenie naszych rąk zgodnie ze zwyczajem apostolskim. Prezbiterium stwierdziło, że może on podjąć się posługi. Posłuchajmy, co napisano o urzędzie duchownego w Kościele. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy takie słowa. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Oraz również w 1 Tymoteusza, dalej w 4 rozdziale czytamy: Niechajże cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem postępowania w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Natomiast w 28 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza Pan Jezus daje swoim uczniom taki rozkaz. Dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Natomiast w Ewangelii według świętego Jana jest napisane, rzekł do nich Jezus. Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymani. I znowu w pierwszym liście do Tymoteusza czytamy, tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Dalej w pierwszym liście świętego Piotra czytamy tak. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. I wreszcie w liście do Tytusa czytamy tak. We wszystkim stawię siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Dzisiaj już słyszeliśmy od brata Michaela, że nasz brat Aleksander, kandydat na starszego nauczającego w ewangelicko-prezbiteriańskim kościele w Polsce, przeszedł drobiazgowy proces przygotowania, egzaminowania, ale jest bardzo ważne, żebyście usłyszeli jako kongregacja deklarację jego przekonań, bo wiemy, że przekonania doktrynalne są niezwykle ważne, bo szatan próbuje zniszczyć Kościół przede wszystkim
niszcząc doktrynę, ale także przekonań co do powołania do służby, jak i co do życia osobistego, codziennego, zastosowania tego słowa, co jest równie ważne. Także, bracie Aleksandrze, wzywam cię, żebyś wystąpił do przodu i zadam ci pytania, na które chcemy usłyszeć twoje odpowiedzi. Czy uważasz, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu przekazane w językach oryginalnych jest nieomylnym słowem Boga, jedyną bezbłędną zasadą wiary i praktyki? Jeśli tak jest, odpowiedz, tak uważam. Tak uważam. Czy szczerze przyjmujesz westminsterskie wyznanie wiary oraz mały i duży katechizm westminsterski w wersji przyjętej przez Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański w Polsce jako dokumenty wykładające nauki Pisma Świętego? I czy obiecujesz, że jeśli twoje stanowisko wobec nich się zmieni, to z własnej inicjatywy przedstawisz się prezbiterium? Jeżeli tak jest, odpowiedz, tak przyjmuję i obiecuję. Tak przyjmuję i obiecuję. Czy zgodnie z głównymi zasadami Biblii przyjmujesz formę władzy i dyscyplinę Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego w Polsce? Jeśli tak jest, odpowiedz, tak przyjmuję. Tak przyjmuję. Czy przyjmujesz posługę duszpasterską i przyrzekasz, że będziesz wiernie wypełniać związane z nią obowiązki oraz że będziesz się starać z pomocą Bożą zastosować zasady Ewangelii w swoim życiu i być przykładem dla parafii, w której będziesz pełnił posługę? Jeżeli tak jest, odpowiedz, tak przyjmuję i będę się starać z pomocą Bożą. Tak przyjmuję i będę się starać z pomocą Bożą. Czy obiecujesz, że będziesz posłuszny decyzjom prezbiterium odnośnie do spraw Kościoła, jak i własnej posługi? Jeżeli tak jest, odpowiedz, tak, obiecuję. Tak, obiecuję. Czy przyrzekasz, że usilnie będziesz się troszczyć o czystość, pokój, jedność Kościoła, bez względu na prześladowanie lub sprzeciw, jakie możesz spotkać? Jeżeli tak jest, odpowiedz, tak, przyrzekam. Tak, przyrzekam. Na ile znasz swoje serce, czy zabiegasz o urząd świętej posługi jedynie z miłości wobec Boga i szczerego pragnienia szerzenia Jego chwały objawionej w Ewangelii Jego Syna? Jeżeli tak jest, odpowiedz, tak sądzę. Tak sądzę. Czy obiecujesz być wiernym w wykonywaniu wszystkich obowiązków, które przypadają ci jako chrześcijaninowi i słudze Ewangelii, jak również we wszystkich obowiązkach związanych z twoim urzędem, starając się chodzić z przykładną pobożnością przed trzodą, nad którą Bóg ustanowił cię szafarzem? Jeżeli tak jest, odpowiedz, tak, obiecuję. Tak, obiecuję. Czy jesteś więc gotów objąć urząd pastorski w tej parafii? I czy obiecujesz wypełniać obowiązki, wobec niej obowiązki duszpasterskie, jeśli Bóg da ci siłę? Niech mi Bóg w tym dopomoże. Wszyscy usłyszeliśmy te deklaracje brata Aleksandra. Dla tych potomnych, którzy nie mieli tej okazji, żeby usłyszeć jego wypowiedzi, złożą teraz podpis pod dokumentami Kościoła, bo będzie to samo wyznanie. Natomiast za chwilę zwrócę się do was jako kongregacji z wyzwaniem i z pytaniami i przyrzeczeniami także do was. Jest rzeczą niezwykle istotną, żeby nie tylko Aleksander wypełniał nakazy Bożego Słowa, trzymał się jego zarówno w doktrynie, jak i w praktyce, ale dla jedności życia Kościoła jest bardzo ważne, żebyście wy przyjęli jego przywództwo w pokorze i z posłuszeństwem Bożemu Słowu. Bo mogą przyjść momenty, kiedy usłyszycie coś, kiedy będzie pewna decyzja podjęta i stwierdzicie, no nie, to już przechodzi ludzkie pojęcie, i będziecie mieli pokusę, by zacząć rewolucję w Kościele. Wspomnijcie na przyrzeczenia, które za chwilę złożymy, że dla miłości do Zbawiciela, dla troski o jedność Kościoła, powstrzymaj się przed pochopnymi krokami. Pójdź, porozmawiaj, wyjaśnij. Być może nie będzie tak źle, jak się wydaje. A zatem teraz zwracam się do zboru z pytaniami i prośbą o wasze przyrzeczenia.
Was w tym miejscu zgromadzonych członków parafii pragniemy zapytać, czy przyjmujecie brata Aleksandra jako swojego pastora i czy obiecujecie traktować go z szacunkiem i zachęcać go w jego powołaniu? Jeżeli tak jest, to odpowiedzcie: przyjmujemy i obiecujemy. Przyjmujemy i obiecujemy. Czy przyrzekacie, że z łagodnością i miłością będziecie przyjmować z jego ust słowa prawdy i będziecie je stosować w waszych życiach? Jeśli tak jest, to odpowiedzcie: przyrzekamy i będziemy. Przyrzekamy i będziemy. Czy przyrzekacie, że będziecie go zachęcać w jego żmudnej pracy i wspierać jego starania w celu waszego pouczenia i duchownego zbudowania? Jeśli tak jest, to powiedzcie: przyrzekamy. Przyrzekamy. Wobec zgodnych deklaracji, tak, kandydata, jak i kościoła, zapraszam cię teraz, bracia Aleksandrze, żebyś uklęknął, a starszych o to, żeby przyszli, podeszli, włożyli na niego ręce i będziemy modlili się o właśnie błogosławieństwo ordynacyjne dla brata Aleksandra. Wszechmogący nasz Ojcze, dziękujemy Ci za ten przywilej, że jesteśmy razem jako dzieci Twoje. Pragniemy podziękować Ci, że Ty dałeś nam, dałeś Kościołowi Aleksandra, naszego brata. On jest darem dla Kościoła. Dziękujemy Ci za ten dar. Ojcze, proszę Cię, abyś poprowadził go, wzmocnił go, aby on mógł głosić Ewangelię, aby mógł nauczać, dyscyplinować tych, którzy nie są Tobie posłuszni. Ojcze, proszę Cię, abyś dał mu mądrość podejmowania decyzji, prowadzenia kościoła, każdą sprawę. Ojcze, prosimy, aby Ty, Duch Święty, go napełnił, wzmocnił i prowadził. Prosimy to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Może jako Kościół modlimy się za naszego brata modlitwą Pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego dodaj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie zwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki wieków. W tej chwili oficjalnie ogłosimy fakt, że nasz brat Aleksander jest duchownym Kościoła. Prośba, żeby zgromadzenie na koniec potwierdziło te słowa, które ja wypowiem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, przez Jezusa Chrystusa, głowę Kościoła, oraz przez autorytet nadany prezbiterium Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiemu w Polsce ogłaszamy, że brat Aleksander jest duchownym w Kościele Bożym. Drogi bracie Aleksandrze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ordynowaliśmy Ciebie na duchownego Kościoła Chrystusowego. Nieustannie wspominaj swoje powołanie i podjęte przez Ciebie przyrzeczenia. Głoś narodom dobrą nowinę. Przepowiadaj swojej parafii Słowo Boże. Właściwie sprawuj sakramenty. Służ Bogu, wspieraj chorych, gości obcych, poszukuj zagubionych. Pasterzując w trzodzie Pana, nie zapominaj o dyscyplinie i karceniu, tak jak o sprawiedliwości i miłości.
Niech Pan nasz, Jezus Chrystus, gdy powróci w swojej chwale, zastanie Ciebie jako wiernego sługę, a nie gnuśnego. Bracia i siostry, siostry, bracia, oto duchowny naszego Kościoła, oto duchowny Waszej parafii. Pamiętajcie o Waszych przyrzeczeniach, wspierajcie Aleksandra w jego posłudze, aby sprawował ją z radością, a nie z narzekaniem, bo tu to obróciłoby się na Waszą niekorzyść. Amen. Niezwykłą nowinę. Mamy możliwość radować się widzialnymi znakami Bożej łaski. Możemy być pewni, że Bóg miłuje nas w Chrystusie tak realnie, jak realny jest kawałek chleba i odrobina wina. Chrystus umarł za każdego z nas w sposób równie prawdziwy, jak realnie spożywamy chleb i pijemy z kielicha. Przy stole Pańskim wiara staje się namacalna. Powinniśmy pamiętać, że Bóg ma swoje ulubione pomoce wizualne i są nimi właśnie sakramenty. Nie musimy w naszych nabożeństwach sięgać po klipy wideo, pantomimy czy jakieś inne rekwizyty, próbując przykuć uwagę ludzi. Gromadzimy się nawet w pomieszczeniu bardzo prostym, gdzie oko nie może spocząć na wspaniałych dziełach sztuki. Przy stole Pańskim przypominamy sobie więc o tym, co oznaczają te symbole. Przypominamy sobie o wyjątkowości chrześcijaństwa, które w przeciwieństwie od innych religii naucza, że nie Ty powinieneś wspinać się do nieba, żeby odnaleźć Boga, tylko Bóg wstępuje do Ciebie poprzez swoje wcielenie. Bóg prowadzi życie, którego my nigdy nie bylibyśmy w stanie prowadzić. Umiera śmiercią, na którą my sobie zasłużyliśmy. Ten chleb i wino, ciało i krew Chrystusa są odtworzeniem sedna Ewangelii. Święty Bóg oddaje swoje życie za grzesznego człowieka. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją śmierć na krzyżu, za Twoje wcielenie, za Twoje zmartwychwstanie i Twoje wstąpienie. Dziękujemy Ci za to, że oddałeś się dla naszego zbawienia, za Twoją ofiarę na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to w Tobie mamy dostęp do naszego Ojca w niebie. I za to, że Ty wstąpiłeś do nas. Za to, że stałeś się Słowem. I za to, że jesteś wśród nas. Jesteś dostępny.
nawet poprzez te widzialne znaki, namacalne znaki dla nas. Prosimy Cię, żebyśmy byli świadomi Twojej rzeczywistej, duchowej obecności w tym sakramencie. O to, żebyśmy rozumieli, że Twoja łaska jest w szczególny sposób nam przekazywana w trakcie Twojej wieczerzy. I dziękujemy Ci za pozwolenie przystępować do Twojego stołu i brać udział w Twojej uczcie. Amen. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy. Mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Pomódlmy się teraz wszyscy wspólnie, używając programu liturgicznego. Kto ktokolwiek wyjadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak nim pije i z kielicha tego pije. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Panie, nie jestem godzien, aby przyjść do Twojego stołu, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Skosztujcie, zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę baranka. Kochani, zanim przejdziemy do uczestniczenia Wieczerzy Pańskiej, mam jedną prośbę i takie techniczne ogłoszenie, żebyśmy zaczęli od osób znajdujących się tutaj na tej sali i dopiero potem przeszli do osób, które zajmują miejsca tutaj w tym bocznym skrzydle. Body of Christ.
pochylę nasze głowy do modlitwy, powstanie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że karmisz nas swoim słowem, za to, że karmisz nas fizycznie, troszczysz się o wszystkie nasze ówczesne potrzeby. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że karmisz nas też swoim sakramentem, dzięki któremu wiara nasza jest pokrzepiona, wzmocniona, dzięki któremu możemy wiernie kontynuować naszą służbę i to wszystko, do czego nas powołałeś w tym życiu. Prosimy Cię o to, żebyśmy w tym nadchodzącym tygodniu pamiętali o tym, żebyśmy wspominali ten sakrament i ten czas społeczności z Tobą przy Twoim stole, też społeczności z naszymi braćmi i siostrami w Twoim Kościele. Prosimy Cię o to w imieniu naszego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Kochani, zaśpiewajmy ostatnią końcową pieśń, czy może być, że zyskam mam w trakcie śpiewu bierzemy ofiarę.
I teraz kilka ogłoszeń, ale to będę po angielsku. So, tomorrow we will just a few things here in the weekly program that I will pay attention to. The first one is Meritum tomorrow. Więc zwrócę uwagę na kilka rzeczy w tych programach z tyłu. Pierwszą rzeczą jest jutrzejsze Meritum. It will be held by Alistair McNeely. Pastor Alistair ją poprowadzi. And it'll be on the topic of apologetics. I tematem będzie apologetyka. So we invite everyone who is able to come, we want to invite them there. Więc kto może przyjść, serdecznie bardzo zapraszamy. And especially if you are, if there are some who is not quite sure about their faith or... I szczególnie tych, którzy mają jakieś wątpienia odnośnie wiary. We invite you to come there. Zapraszamy was na to spotkanie. Other than that, we would like to pay attention to the weekly meals that we have. Poza tym chciałbym zwrócić uwagę na nasze tygodniowe, cotygodniowe posiłki. So there is a list in the kitchen, and we would love you to. We need some people to sign up in the future for these meals. I w kuchni jest lista, na którą można się wpisać i taki posiłek przygotować potencjalnie. And I think that's it. I to tyle. Kochani, wysłuchajmy końcowego błogosławieństwa, zanim się rozejdziemy, zanim zaśpiewamy wszyscy do psalmu. Niech Pan Cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni nad Tobą swoje oblicze i niech Ci okaże miłosierdzie. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Thank you.